Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i odkrywasz, że coś tak prostego jak kolor twojego ubrania może głęboko wpływać na twoje samopoczucie. Dr Joe Dispenza, renomowany autor, mówca i specjalista w dziedzinie neurobiologii z dekadami badań nad mocą umysłu, ma zaskakujące odkrycie, które może zmienić sposób, w jaki codziennie wybierasz swoje kolory. W tym wideo będziemy badać konkretny kolor, którego należy unikać za wszelką cenę. Zostań z nami, ponieważ to, czego się dowiesz, może zmienić twoje życie. Dr Joe Dispenza, znany z innowacyjnych badań w dziedzinie neurobiologii i epigenetyki, ujawnił, jak pozornie trywialne codzienne wybory, takie jak kolor naszego ubrania, mogą znacząco wpływać na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Czy kiedykolwiek czułeś się niewytłumaczalnie zmęczony, niespokojny lub zniechęcony? A co jeśli powiem ci, że kolor, który nosisz, może być jednym z winowajców? Badania pokazują, że niektóre kolory mogą drenażować naszą energię i subtelnie, ale potężnie zmieniać nastrój. Wiesz lub nie, kolory mają głęboki wpływ na nasz stan emocjonalny i fizyczny. Dziś dr Joe Dispenza poprowadzi nas przez swoje naukowe odkrycia i pokaże, jak unikać tej niewidzialnej pułapki, która może sabotować twoją energię i samopoczucie. Przygotuj się na podróż samopoznania i transformacji. W tym wideo dowiesz się nie tylko, który kolor jest niebezpieczny, ale także jak dokonywać bardziej świadomych wyborów, które mogą prowadzić do bardziej zrównoważonego i zdrowego życia. Nie przegap tej okazji, aby przekształcić coś tak prostego w potężne narzędzie dla twojego dobrostanu. Śledź nas do końca, aby dowiedzieć się, jaki to kolor oraz jakie są alternatywy, które mogą pomóc poprawić twoją energię i życie. To informacja, której nie chcesz przegapić. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre kolory mogą sprawić, że czujemy się bardziej energetyczni i optymistyczni, podczas gdy inne wydają się drenażować naszą witalność? Odpowiedź może być głęboko zakorzeniona w sposobie, w jaki nasze mózgi postrzegają i przetwarzają kolory wokół nas. Dr Joe Dispenza, ze swoim ogromnym doświadczeniem w neurobiologii i fizyce kwantowej, prowadzi nas przez niewidzialne mechanizmy, które sprawiają, że niektóre kolory negatywnie wpływają na naszą energię. Aby lepiej zrozumieć ten wpływ, musimy przyjrzeć się nauce o kolorach. Każdy kolor ma specyficzną częstotliwość, która w unikalny sposób oddziałuje na nasz mózg. Kiedy widzimy kolor, nasz mózg przekształca tę częstotliwość w doznania i emocje. Niektóre kolory mogą promować spokój i relaks, podczas gdy inne mogą nas stymulować lub nawet powodować dyskomfort. Ostatnie badania pokazują, że niektóre kolory mogą zwiększać poziom kortyzolu, hormonu stresu, wpływając na nasz nastrój i poziom energii. Wyobraź sobie teraz, że codziennie nosisz jeden z tych niebezpiecznych kolorów. Nieświadomie możesz zwiększać swój poziom stresu i niepokoju, sabotując swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Dr Joe Dispenza odkrył, że unikanie tego konkretnego koloru może być prostym, ale potężnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia. Podczas swoich badań dr Joe Dispenza zaobserwował wyraźne wzorce u swoich pacjentów i uczestników warsztatów. Ci, którzy często nosili ten kolor, mieli wyższe poziomy zmęczenia i drażliwości. Co więcej, po zastąpieniu tego koloru bardziej korzystnymi alternatywami, ci ludzie zgłaszali znaczną poprawę energii i nastroju. Zanurzmy się głębiej w odkrycia doktora Joe Dispenza. Zidentyfikował nie tylko problematyczny kolor, ale także naukowe powody jego wpływu. Co najważniejsze, oferuje nam praktyczne rozwiązania, jak unikać tego wizualnego trucizny i wybierać kolory, które promują równowagę i dobrostan. Gdy zgłębiamy badania doktora Joe Dispenza, ważne jest, aby zrozumieć naukowe podstawy jego odkryć na temat wpływu kolorów. Kolor, który nosisz, może wydawać się trywialnym wyborem, ale jego znaczenie jest poparte rygorystycznymi badaniami, które ujawniają głęboki wpływ, jaki kolory mają na nasz układ nerwowy. Koncepcja psychologii kolorów bada, jak różne odcienie mogą wywoływać specyficzne reakcje emocjonalne i fizjologiczne. Dr Joe Dispenza, badając te wpływy, wskazał na konkretny kolor,
który ma tendencję do wywoływania negatywnych efektów. Badania neurobiologiczne wykazują, że czerwony, żywy i intensywny kolor może wywoływać odpowiedź stresową w organizmie. Ta odpowiedź jest mediowana przez układ nerwowy współczulny, odpowiedzialny za reakcję walcz lub uciekaj, zwiększając poziom kortyzolu i adrenaliny. To powiązanie między czerwonym kolorem a odpowiedzią stresową ma istotne implikacje. Kiedy jesteśmy narażeni na ten kolor stale, jak w naszych ubraniach, możemy doświadczać chronicznego wzrostu poziomu stresu. To nie tylko wpływa na nasz nastrój, ale także może długoterminowo oddziaływać na nasze zdrowie fizyczne, przyczyniając się do problemów takich jak nadciśnienie i bezsenność. Nauka również pokazuje, że długotrwała ekspozycja na kolory wywołujące stres może zmieniać nasze wzorce snu i obniżać jakość odpoczynku. Badanie opublikowane w Health Psychology Open wykazało, że środowiska zdominowane przez intensywne kolory, takie jak czerwony, mogą zakłócać naszą zdolność do relaksu i zasypiania. Dzieje się tak dlatego, że ciągły stres aktywuje ciało migdałowate, część mózgu odpowiedzialną za przetwarzanie emocji, utrzymując ciało w stanie gotowości. Prace doktora Joe Dispenza podkreślają, jak ważne jest, aby być świadomym wyborów kolorów, zwłaszcza w kontekstach, w których spędzamy długie okresy czasu, takich jak nasze codzienne ubrania. Wybieranie kolorów promujących spokój i równowagę, takich jak jasno-niebieski i zielony, może pomóc zmniejszyć poziom stresu i poprawić nasze ogólne samopoczucie. Oprócz aspektów psychologicznych i fizjologicznych, kolory mają także energetyczny wymiar, którego nie można ignorować. Fizyka kwantowa, dziedzina, w której dr Joe Dispenza jest szeroko uznawany, sugeruje, że wszystko we wszechświecie, w tym kolory, wibruje z określonymi częstotliwościami. Kolory mogą zatem rezonować z energiami naszego ciała w sposób, który wspiera lub zakłóca równowagę. Na przykład czerwony kolor wibruje z częstotliwością, która może destabilizować harmonię pola energetycznego ciała, wywołując uczucia niepokoju i pobudzenia. Unikanie tego koloru może pomóc utrzymać bardziej harmonijną częstotliwość i promować wewnętrzny spokój. Zrozumienie tych głębokich wpływów pozwala nam podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru kolorów. Dr Joe Dispenza zachęca nas do większej uważności i eksperymentowania z zamiennikami, które mogą przynieść zauważalne poprawy w naszym nastroju i zdrowiu. Pokazuje nam, że unikanie czerwonego koloru i wybieranie bardziej spokojnych odcieni jest prostym, ale znaczącym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego i zdrowego życia. Zrozumienie, jak kolory wpływają na nasze samopoczucie, wykracza poza wybór odzieży i dekoracji wnętrz. Dr Joe Dispenza bada także, jak kolory mogą wpływać na nasze interakcje społeczne i produktywność. Psychologia kolorów była szeroko badana w różnych kontekstach, od środowisk korporacyjnych po sale lekcyjne, ujawniając fascynujące spostrzeżenia na temat tego, jak dostosowanie wyborów kolorów może poprawić kluczowe aspekty naszego codziennego życia. Na przykład w miejscu pracy kolor odgrywa kluczową rolę w produktywności i morale zespołu. Badania pokazują, że biura pomalowane na niebiesko lub zielono mają tendencję do zwiększania efektywności i zadowolenia pracowników. Badanie przeprowadzone przez American Psychological Association wykazało, że miejsca pracy z tymi kolorami nie tylko poprawiają koncentrację, ale także zmniejszają zmęczenie oczu i stres. Dr Joe Dispenza zaleca, aby pracodawcy rozważali te kolory przy projektowaniu miejsc pracy, aby promować zdrowsze i bardziej produktywne środowisko. Oprócz miejsca pracy, wybór kolorów może wpływać na wyniki w nauce. Szkoły, które przyjęły kolory takie jak jasno-niebieski i zielony w swoich salach lekcyjnych, zgłosiły poprawę koncentracji uczniów i zmniejszenie poziomu pobudzenia. Journal of Educational Psychology opublikował badanie, które pokazuje, że uczniowie w środowiskach z uspokajającymi kolorami mają lepsze wyniki w testach uwagi i retencji informacji. A co z naszymi interakcjami społecznymi? Kolor może kształtować postrzeganie i wpływać na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Czerwony na przykład jest często kojarzony z siłą i pasją, ale może być również postrzegany jako agresywny
lub dominujący w nieodpowiednich kontekstach. Dr Joe Dispenza sugeruje, że świadome wybieranie kolorów na okazje społeczne może pomóc kształtować sposób, w jaki jesteśmy postrzegani i jak czujemy się sami ze sobą. Wybieranie kolorów, które promują zaufanie i dostępność, takich jak niebieski i zielony, może znacząco poprawić nasze interakcje i relacje osobiste. Innym interesującym aspektem jest wpływ kolorów na nasze odżywianie. Badania wskazują, że kolor naczyń i jedzenia może wpływać na nasze postrzeganie smaku i sytości. Na przykład czerwone talerze mogą zwiększać apetyt, podczas gdy niebieskie mogą mieć odwrotny efekt. To zjawisko zostało zbadane w badaniu opublikowanym w Appetite, które pokazało, że kolor talerza może wpływać na to, ile jemy. Dr Joe Dispenza podkreśla, że zrozumienie tych niuansów może pomóc nam dokonywać zdrowszych i bardziej świadomych wyborów dietetycznych. Dr Joe Dispenza zachęca nas także do rozważenia praktyki medytacji opartej na kolorach. Wizualizacja konkretnych kolorów podczas medytacji może pomóc wyrównać nasze czakry i promować wewnętrzną równowagę. Używanie kolorów w medytacji nie jest tylko symboliczne. Istnieje naukowa podstawa dla wpływu kolorów na stan umysłu. Badania neurobiologiczne pokazują, że wizualizacja kolorów może aktywować specyficzne obszary mózgu, promując spokój i jasność umysłu. Badanie opublikowane w Journal of Alternative and Complementary Medicine wykazało, że medytacje skoncentrowane na kolorach mogą znacznie zmniejszyć poziom stresu i niepokoju. Dodatkowo terapia światłem kolorowym, znana jako fototerapia, była stosowana w leczeniu różnych schorzeń, od depresji sezonowej po problemy skórne. Na przykład światło niebieskie jest znane ze swoich uspokajających efektów i było stosowane w leczeniu bezsenności oraz poprawy jakości snu. Włączenie miękkich niebieskich świateł do naszych przestrzeni może być praktycznym sposobem na czerpanie tych korzyści. Badanie American Medical Association wykazało, że terapia światłem niebieskim może poprawić jakość snu i zmniejszyć bezsenność u 50% uczestników. Kolory mają ogromną moc kształtowania naszej rzeczywistości i wpływania na nasze samopoczucie na wielu poziomach. Dr Joe Dispenza zachęca nas do eksploracji tej mocy z uważnością i intencją. Dokonując świadomych wyborów dotyczących kolorów, które nas otaczają, możemy stworzyć środowiska, które promują zdrowie, produktywność i harmonię w naszym życiu. Ważne jest, aby uznać, jak te wpływy mogą być zintegrowane w naszym codziennym życiu w praktyczny i dostępny sposób. Dr Joe Dispenza oferuje nam szereg strategii, aby wprowadzić świadome wybory kolorów nie tylko w naszych ubraniach i otoczeniu, ale także w codziennych praktykach, które mogą głęboko przekształcić nasze samopoczucie. Jedną z rekomendacji doktora Joe Dispenza jest stworzenie harmonijnego otoczenia w domu. Zacznij od oceny przestrzeni, w których spędzasz najwięcej czasu, takich jak sypialnia, salon i miejsce pracy. Rozważ kolory ścian, mebli i dekoracji. Badania pokazują, że środowiska zdominowane przez uspokajające kolory, takie jak niebieski i zielony, mogą promować uczucie spokoju i poprawiać jakość snu oraz koncentracji. Zmiana zasłon, poduszek, a nawet obrazów na bardziej stonowane opcje może znacząco wpłynąć na otoczenie i w konsekwencji na Twoje samopoczucie. Aby uczynić to bardziej praktycznym, oto kilka szczegółowych kroków. Oceń swoją obecną przestrzeń. Zwróć uwagę na dominujące kolory w Twoim otoczeniu. Sporządź listę obszarów, które mogłyby skorzystać z aktualizacji kolorystycznej. Wybierz nowe kolory. Wybierz odcienie jasno-niebieskiego, zielonego lub jasnego-żółtego, które promują spokój i harmonię. Użyj próbek farb lub tkanin, aby zobaczyć, jak te kolory będą wyglądać w Twojej przestrzeni. Zacznij od małych zmian. Zacznij od wymiany małych przedmiotów, takich jak poduszki, zasłony lub pokrowce na meble. Zobacz, jak te zmiany wpływają na Twój nastrój i samopoczucie. Pomaluj pomieszczenie. Jeśli to możliwe, pomaluj jedną ścianę lub całe pomieszczenie na uspokajający kolor. Sypialnie i miejsca pracy to świetne miejsca na początek. Kolejnym aspektem do rozważenia jest oświetlenie. Naturalne światło jest kluczowe dla naszego samopoczucia, a dr Joe Dispenza
sugeruje maksymalizowanie dostępu do naturalnego światła w domu. Jeśli to nie jest możliwe, wybieranie lamp, które imitują światło dzienne, może być skuteczną alternatywą. Na przykład miękkie niebieskie światło ma udowodnione korzyści w zakresie poprawy nastroju i jakości snu. Badanie Sleep Health Journal wykazało, że ekspozycja na niebieskie światło w ciągu dnia może regulować rytmy okołodobowe i zmniejszać objawy bezsenności. Aby wprowadzić poprawki w oświetleniu, zwiększ naturalne światło, otwieraj zasłony i żaluzje w ciągu dnia, aby wpuszczać światło słoneczne. Używaj lamp imitujących światło dzienne. Zastąp zwykłe lampy tymi, które naśladują naturalne światło. Dodaj oświetlenie pośrednie. Używaj lamp stołowych lub podłogowych, aby stworzyć przytulną i dobrze oświetloną atmosferę. W sferze osobistej dr Joe Dispenza zaleca praktykę medytacji skoncentrowanej na kolorach. Ta technika polega na wizualizacji konkretnych kolorów podczas medytacji, aby wyrównać i zrównoważyć czakry, promując zdrowie emocjonalne i psychiczne. Na przykład wizualizacja jasnej zielonej światłości może pomóc otworzyć czakrę serca, promując uczucia miłości i współczucia. Badania neurobiologiczne, takie jak te opublikowane w Frontiers in Psychology, pokazują, że wizualizacja kolorów podczas medytacji może aktywować obszary mózgu związane ze spokojem i jasnością umysłu. Aby praktykować medytację skoncentrowaną na kolorach, wybierz spokojne otoczenie. Znajdź ciche i wygodne miejsce, gdzie nikt cię nie będzie przeszkadzał. Zamknij oczy i głęboko oddychaj. Skoncentruj się na swoim oddechu, powoli wdychając i wydychając powietrze. Wizualizuj wybrany kolor. Wyobraź sobie światło w tym kolorze, otaczające twoje ciało. Poczuj energię i uspokajający efekt tego koloru. Utrzymuj koncentrację przez 10 do 15 minut. Pozwól sobie całkowicie poczuć wpływ koloru, utrzymując wizualizację podczas medytacji. Dodatkowo włączenie zdrowych kolorów do diety może przynieść zaskakujące korzyści. Dr Joe Dispenza sugeruje, aby zwracać uwagę na kolory jedzenia, które spożywasz. Dieta bogata w kolorowe owoce i warzywa nie tylko dostarcza szeroką gamę składników odżywczych, ale także może pozytywnie wpływać na nastrój i poziom energii. Na przykład zielone jedzenie, takie jak szpinak i brokuły, jest bogate w chlorofil, który może pomóc w detoksykacji organizmu i poprawie ogólnego zdrowia. Żółte i pomarańczowe jedzenie, takie jak marchew i dynia, są bogate w karotenoidy, które wspierają zdrowie oczu i funkcje układu odpornościowego. Aby wprowadzić więcej kolorów do diety, planuj swoje posiłki. Uwzględnij różnorodne kolorowe owoce i warzywa w każdym posiłku. Eksperymentuj z nowymi produktami. Dodaj jedzenie w kolorach, których zazwyczaj nie spożywasz. Przygotowuj atrakcyjne wizualnie potrawy. Twórz posiłki, które łączą różne kolory, pobudzając apetyt i zapewniając zrównoważoną dietę. W miejscu pracy wdrożenie kolorów, które promują koncentrację i redukują stres, może zwiększyć produktywność i zadowolenie. Wybieranie mebli i akcesoriów biurowych w odcieniach jasno-niebieskiego lub zielonego może pomóc stworzyć bardziej zrównoważone i efektywne miejsce pracy. Dr Joe Dispenza zaleca także wprowadzenie roślin do miejsca pracy. Nie tylko dodają one zieleni, ale także poprawiają jakość powietrza i promują poczucie dobrostanu, co wykazały badania Journal of Environmental Psychology. Aby poprawić miejsce pracy, dodaj rośliny. Wybierz rośliny łatwe w pielęgnacji i oczyszczające powietrze, takie jak zielistka czy sansevieria. Wybierz ergonomiczne meble. Zainwestuj w meble, które są nie tylko wygodne, ale także promują dobrą postawę i komfort. Stwórz strefę relaksu. Wydziel miejsce w biurze, gdzie możesz się zrelaksować i odprężyć, udekorowane uspokajającymi kolorami i osobistymi przedmiotami. Inną potężną praktyką jest używanie ubrań w kolorach, które promują pewność siebie i spokój. Wybieranie odcieni niebieskiego na sytuacje wymagające skupienia i spokoju lub zielonego na momenty wymagające równowagi i odnowy może znacząco wpłynąć na twoje osiągnięcia i samopoczucie. Wybór kolorów w odzieży może być strategiczny, pomagając ci stawić czoła dniu z bardziej pozytywną i zrównoważoną energią.
aby strategicznie wybierać ubrania, oceń swoją garderobę, zidentyfikuj dominujące kolory i rozważ dodanie więcej odcieni niebieskiego i zielonego. Ubieraj się zgodnie z sytuacją. Używaj uspokajających kolorów na ważne spotkania lub stresujące dni oraz energetyzujących odcieni, kiedy potrzebujesz więcej witalności. Obserwuj efekty. Zwracaj uwagę na to, jak różne kolory wpływają na Twój nastrój i dostosuj swoje wybory w zależności od potrzeb. Podsumowując, podejście doktora Joe Dispenza do kolorów wykracza poza powierzchowne aspekty, proponując świadome i strategiczne włączenie kolorów we wszystkie aspekty naszego życia. Przyjmując te praktyki, możemy stworzyć środowisko, które nie tylko wspiera nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne, ale także podnosi jakość życia w holistyczny sposób. Podróż do zrozumienia i wykorzystania mocy kolorów jest nieustanną eksploracją pełną odkryć. Każdy świadomy wybór dotyczący kolorów, które nas otaczają, przybliża nas do stanu równowagi i dobrostanu. Dr Joe Dispenza pokazuje nam, że przyjmując te praktyki, inwestujemy w bardziej harmonijne i wzbogacające życie. Podczas gdy kontynuujemy naszą podróż, ważne jest, aby pamiętać, że ta świadomość nie tylko przekształca nasze otoczenie i samopoczucie, ale także ma potencjał głębokiego wpływu na nasz rozwój osobisty i duchowy. Dr Joe Dispenza prowadzi nas poza praktyczne rozważania, wkraczając w sferę energii i duchowości, gdzie kolory odgrywają kluczową rolę w naszej ewolucji jako jednostki. Dr Joe Dispenza twierdzi, że kolory mogą być potężnymi narzędziami do głębokiej medytacji i duchowego połączenia. Każdy kolor jest powiązany z konkretnym czakrą, które są centrami energii w naszym ciele. Harmonizowanie tych czakr może promować większe poczucie równowagi, jasności umysłu i duchowego połączenia. Na przykład czakra podstawy, znajdująca się u podstawy kręgosłupa, jest związana z kolorem czerwonym. Chociaż omówiliśmy stresujące aspekty czerwieni w codziennych kontekstach, ten kolor odgrywa fundamentalną rolę w specyficznych praktykach duchowych. Medytacja z wizualizacją czerwonego światła może pomóc uziemić i ustabilizować nasze energie, promując poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Dr Joe Dispenza sugeruje, że intencjonalne używanie czerwieni w praktykach medytacyjnych pozwala nam czerpać korzyści energetyczne bez negatywnych skutków w codziennym życiu. Czakra serca, znajdująca się w centrum klatki piersiowej, jest powiązana z kolorem zielonym. Wizualizacja jasnego zielonego światła podczas medytacji może pomóc otworzyć serce, promując uczucia miłości, współczucia i przebaczenia. Badania neurobiologiczne sugerują, że praktyki medytacyjne skoncentrowane na kolorach mogą zwiększyć aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pozytywne emocje i empatię. Badanie opublikowane w Journal of Health Psychology wykazało, że medytacja skoncentrowana na kolorach może znacznie zmniejszyć poziom stresu i zwiększyć poczucie dobrostanu. Dla tych, którzy pragną pogłębić swoje praktyki duchowe, dr Joe Dispenza zaleca stworzenie przestrzeni dedykowanej medytacji z harmonijną paletą kolorów. Ta przestrzeń powinna być spokojna i wolna od rozproszeń, z łagodnymi kolorami i przedmiotami rezonującymi z intencjami duchowymi. Dodanie naturalnych elementów, takich jak kryształy i rośliny, może wzmocnić energię przestrzeni. Na przykład kryształy ametystu i różowego kwarcu są znane ze swoich uspokajających i leczniczych właściwości i mogą być umieszczone w kluczowych miejscach przestrzeni medytacyjnej. Oprócz medytacji, dr Joe Dispenza bada praktykę wizualizacji prowadzonych kolorami w celu manifestowania intencji i pragnień. Ta technika polega na zamykaniu oczu i wizualizacji kolorowego światła, które reprezentuje określony cel lub pragnienie. Wybrany kolor powinien rezonować z naturą pragnienia. Na przykład, jeśli chcesz przyciągnąć więcej obfitości i dobrobytu, wizualizuj złote lub żółte światło. Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie spokoju i harmonii, wizualizuj miękkie, niebieskie światło. Aby praktykować wizualizacje prowadzone kolorami, określ swoją intencję. Przed rozpoczęciem wyraźnie sprecyzuj, co chcesz zmanifestować lub osiągnąć. Wybierz odpowiedni kolor.
Na podstawie swojej intencji wybierz kolor, który rezonuje z Twoim celem. Znajdź spokojne miejsce. Usiądź lub połóż się w miejscu, gdzie nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Zamknij oczy i głęboko oddychaj. Skoncentruj się na oddechu, powoli wdychając i wydychając powietrze. Wizualizuj kolor. Wyobraź sobie światło w tym kolorze, otaczające Twoje ciało i wypełniające Twoją przestrzeń. Utrzymuj wizualizację. Skoncentruj się na kolorze i swojej intencji przez 10 do 15 minut, odczuwając, jak energia koloru pomaga manifestować Twoje pragnienie. Dr Joe Dispenza podkreśla również znaczenie kolorów w leczeniu emocjonalnym. Kolory mogą być używane w praktykach terapeutycznych, aby pomóc w uwolnieniu stłumionych emocji i promowaniu wewnętrznego uzdrowienia. Terapie takie jak chromoterapia i arteterapia wykorzystują kolory do dostępu i transformacji głębokich emocji. Na przykład malowanie jasnymi i żywymi kolorami może pomóc wyrazić radość i witalność, podczas gdy praca z ciemniejszymi odcieniami może pomóc w eksploracji i uwolnieniu smutku lub gniewu. Otaczanie się pozytywnymi kolorami może również być formą samoopieki. Noszenie ubrań w kolorach, które promują szczęście i pewność siebie, dekorowanie przestrzeni kolorami, które rezonują z Twoimi celami i włączanie zdrowych kolorów do diety to wszystko sposoby na stworzenie wspierającego środowiska. Dr Joe Dispenza przypomina, że podróż do odkrywania i wykorzystywania mocy kolorów jest nieustanną eksploracją samopoznania i rozwoju. Każdy kolor ma unikalną energię, która może głęboko wpływać na nasz stan umysłowy, emocjonalny i duchowy. Stając się bardziej świadomymi kolorów, które nas otaczają i ich wpływu, możemy używać tej mądrości do tworzenia bardziej zrównoważonego, harmonijnego i pełnego życia. Ta podróż odkrywania kolorów jest osobistym zaproszeniem do eksploracji i eksperymentowania z nową perspektywą. Każdy kolor, który wybieramy, może być narzędziem do tworzenia bardziej pełnego, harmonijnego i duchowo zharmonizowanego życia. W ten sposób, podejmując tę eksplorację, odkrywamy w każdym kolorze nową możliwość wzrostu, uzdrowienia i głębszego połączenia z sobą i wszechświatem. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że to wideo rzuciło światło na zrozumienie mocy kolorów i jak mogą one przekształcić Twoje życie. Jeśli uznałeś ten materiał za wartościowy, podziel się nim z przyjaciółmi i rodziną, aby także mogli skorzystać z tych odkryć. Nie zapomnij polubić tego wideo i sprawdzić polecaną playlistę, która pojawi się na ekranie, pełną potężnych wglądów. Do zobaczenia następnym razem.